Siemanko, z tej strony Araulen i witam was w drugim odcinku z Assassin's Creed'a. Tutaj wyłapałem właśnie piękne przedstawienie Masyafu, głównej siedziby asasynów i lecimy do mistrza Al-Mualima, którym najprawdopodobniej, od którego dostaniemy jakąś wyżynkę, nie wiem, coś tutaj. A, nareszcie powrócił. Abbas. Gdzie są pozostali? Czy zajeździłeś rumaka w nadziei, że dotrzesz tu pierwszy? Wiem, że nie cierpisz dzielić się chwałą. Twoje milczenie to tylko potwierdza. Czy nie masz nic lepszego do roboty? Mam dla ciebie wieści od mistrza. Czeka na ciebie w bibliotece. Pośpiesz się, z pewnością nie możesz się wprost doczekać, żeby dotknąć językiem jego buta. Jeszcze słowo i poderżnę ci gardło. Będzie na to mnóstwo czasu później. Bracie. Tutaj jakiś kolega nas nie lubi za bardzo. Na kogoś wpadnie. Te dialogi już zaczynają mnie denerwować. Fortecę broni może. Zaszczyt. Okej, okay, co dalej? Mistrz już czeka. Dobra, ale gdzie ten mistrz jest? Tutaj. Będzie cutscenka. Altairze. Mistrzu. Podejdź. Opowiedz mi o swojej misji. Ufam, że odzyskałeś skarb Templariuszy. Były kłopoty, mistrzu. Robert de Sable nie był sam. A od kiedy nasza praca wygląda tak, jak się spodziewamy? To nasza zdolność dostosowania do sytuacji czyni nas tym, kim jesteśmy. Tym razem to nie wystarczyło. Jak to? Zawiodłem cię. Skarb? Przepadł. Robert uciekł. Wysyłam ciebie, swojego najlepszego człowieka, na misję ważniejszą niż jakakolwiek inna. A ty przychodzisz do mnie z przeprosinami i wymówkami? Ja... Milcz, ani słowa więcej! Nie tego się spodziewałem. Musimy przygotować kolejną operację. Przysięgam, że go znajdę. Pójdę i... Nie! Nic nie zrobisz. Zrobiłeś już dość. Gdzie są Malik i Kadar? Nie żyją. Nie! Nie całkiem. Malik. Wciąż jednak żyje. A twój brat? Zginął. Przez ciebie! Robert wyrzucił mnie z komnaty. Nie było odwrotu. Nie mogłem nic zrobić. Bo nie usłuchałeś mojego ostrzeżenia! Mogliśmy tego uniknąć! A mój brat... Mój brat byłby teraz z nami! Twoja arogancja niemal nie kosztowała nas dziś zwycięstwa. Niemal? Mam to, czego twój protegowany nie zdołał zdobyć. Proszę. Bierz. Chociaż zdaje się, że przyniosłem ze sobą nie tylko skarb. Mistrzu, zostaliśmy zaatakowani! Robert de Sable oblega wioskę! A więc szuka bitwy. Dobrze, nie odmówię mu jej. Idź i zawiadom wszystkich. Musimy przygotować fortecę. A co do ciebie, Altairze? Nasza rozmowa będzie musiała poczekać. Ruszaj do wioski, prędko. Pozbądź się najeźdźców. Przepędź ich z naszego domu. Zrobię to. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Okej, okay, mamy problem. Rozmowa z mistrzem się przeciągnie troszeczkę. A teraz musimy iść walczyć. I w którą stronę iść? Chyba tam. Musimy iść walczyć, bo Robercik ten atakuje nas. Altairze, dobrze, że jesteś. Potrzebujemy pomocy. Co się stało? Templariusze zaatakowali wioskę. Większość ludzi uciekła. Nie wszyscy. Co mam zrobić? Odwróć uwagę Templariuszy. Zajmij ich czymś, a ja uratuję tych, którzy są uwięzieni w środku. Jak sobie życzysz. Okej, okay, idziemy na akcję. Może tu się zaskoczy? Co? 2 ukryte ostrze, 4, 5 należy do rzucania, 3 miecz. Okej. Okay.
Noże do rzucenia, pamiętam. Kojarzę, żeby dobre. To asasyn, nie pozwólcie mu uciec! A wejść, wyjść z tryb walki. Fight! Dawaj, no chodź! No kto jest takim koksem? No, leży! No chodź, no chodź. Kurde. Leży! Fight! Leży! Leży, dobra, lecimy. Lecimy do tamtego punktu. Czemu wszyscy się pchają? Kto mnie zabije? Kurde, tu nie zajdę. Nie! Spitalaj. Dobra, rozumiem, że tu mamy iść. Co to było? Dobra, jesteśmy coraz bliżej. Zaskoczymy tu? Auć. Gdzie dalej, no? Zaprzestać ataku! Wracać do Masjafu! To rozkaz Al-Mu'anima! Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Co? Nie będzie fajtu! No nic, biegniemy. Co się dzieje? Altairze, chodź! Al-Mu'alim jeszcze z nami nie skończył. Gdzie idziemy? Tam, na górę. Mamy dla gości niespodziankę. Rób to, co ja. Wszystko powinno się wkrótce wyjaśnić. Okej, wbijamy chyba na drabinkę. Tak, szybko, Altair, szybko. Tutaj coś jest. Kolejna drabinka. Kiedy on przestanie się wygłupiać? Kto się wygłupia? Że niby ja się wygłupiam, ja ci zaraz dam wygłupy. Gdzie jesteś, koksie, no? Na tamtej platformie, Altairze. Na jakiej platformie? Tu chyba, tak? Gołębie. Heretyk! Oddaj wszystko, co mi ukradłeś! What? Nie masz do tego prawa, Robercie. Odejdź stąd, nie będę musiał jeszcze bardziej przerzeźć szeregi twoich żołnierzy. Bawisz się w niebezpieczną grę! Zapewniam cię, to żadna gra! Niech tak będzie! Przyprowadzić zakładnika! Twoja wioska leży w gruzach, a wasze zapasy niedługo się skończą! Ile trzeba, żeby twoja forteca rozpadła się od środka? Jak bardzo posłuszni będą twoi ludzie, kiedy wyschną studnie i nie będą mieli co jeść? Moi ludzie nie boją się śmierci, Robercie. Oczekują jej oraz nagród, jakie niesie. Dobrze! Będą jej więc mieli pod dostatkiem! Za mną, bez wahania. Pokażcie temu głupiemu rycerzowi, co to znaczy nie czuć strachu. Idźcie do Boga! Idziemy! Szakalaka, bum! Moja noga! Moja noga! Ciszej! Toś, chłopie, źle wylądował. Dobra, gdzie teraz? Panowie? Domyślam się, że tu. Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. A! Po tych belkach wejdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy. Prawie spadłem. I sprowadź śmierć na naszych wrogów. Spoko. Jest. What the fuck? Nie. Co to było? Co to było? Jestem wykwalifikowany asasyn, damy radę. Przynajmniej tak myślę. Moja noga! Moja noga! Przymknij się, Zdzisław. Kaj to było? Cichutko, Heniu. Co ten Henryk? Zostanę z tyłu i zajmę się nim. Będziesz musiał iść dalej bez nas. Po tych belkach dojdziesz do pułapki, którą zastawiliśmy.
uruchom ją i sprowadź śmierć na naszych wrogów. Spoko. Dobra. Spinaczka! Pobawimy się w skałki. Tak. No dawaj, no. Pokaż jak mnie jesteś hardkorem. No, pokaż czego cię uczyli. Dawaj. Okej. Okej, coraz bliżej. Daleko jeszcze? Chyba nie. Okej. Końcówka. Okej, jesteśmy na górze. I co teraz? Poszło! Wycofać się! Wycofać! Ale... poszło! Do późniejszego wydarzenia. Dobrze zrobiłeś, przepędzając Roberta. Jego siła została złamana. Sporo czasu płynie, zanim znów zacznie nas niepokoić. Powiedz mi, czy wiesz, dlaczego ci się udało? Słuchałeś? Gdybyś także słuchał w świątyni Salomona, Altairze, moglibyśmy tego wszystkiego uniknąć. Zrobiłem to, o co mnie proszono. Nie, zrobiłeś co chciałeś. Malik mówił mi o twojej arogancji, o twoim braku szacunku dla naszych zwyczajów. Co robisz? Są pewne zasady. Jesteśmy niczym, jeśli nie przestrzegamy kodeksu asasyna. Trzy proste reguły, o których zdajesz się zapominać. Przypomnę ci. Pierwsza i najważniejsza. Powstrzymaj swe ostrze. Nim trafi w ciało niewinnego. Wiem. I powstrzymaj swój język. Chyba, że dam ci pozwolenie, żeby go używać. Skoro tak świetnie znasz tę zasadę, czemu zabiłeś starca w świątyni? Był niewinny. Nie musiał umierać. Twoja bezczelność nie zna granic. Naucz swoje serce pokory, dziecko, albo przysięgam, że wyrwę ci je własnymi rękami. Druga reguła to ta, której zawdzięczamy swoją siłę. Chowaj się w widocznym miejscu. Staraj się ukrywać wśród ludzi, aż wtopisz się w tłum. Pamiętasz? Bo z tego, co słyszę, wolisz się ujawnić i zwracasz na siebie uwagę, zanim zaatakujesz. Trzecia i ostatnia zasada. Najgorsza z twoich zdrad. Nigdy nie narażaj na szwank bractwa. To powinno być dla ciebie oczywiste. Twoje działania nigdy nie mogą nam szkodzić. Pośrednio czy bezpośrednio. Ale twoje egoistyczne zachowanie pod Jerozolimą naraziło nas na niebezpieczeństwo. Co gorsza, przyprowadziłeś wroga do naszego domu. Każdego człowieka, który dziś zginął, straciliśmy przez ciebie. Przykro mi, naprawdę, ale nie będę tolerować zdrajców. Nie jestem zdrajcą. What? On chce go zabić! Ma coś zupełnie innego. Nie mam więc wyboru. No, dawaj, dawaj. No, pokój dawaj. Z tobą, Altairze. Dobranoc! Toś się dostało Altairowi. Toś się dostało. Przystosowuje się o wiele lepiej niż pozostałe obiekty. I tak zamierzam go wycofać. Był w środku zdecydowanie za długo. Jeszcze nie. Wciąż jesteśmy zbyt daleko od celu. Nie możemy ryzykować. Godzinka lub dwie nie robią różnicy. Może omówimy to w sali konferencyjnej. Pozwól Desmondowi rozprostować nieco nogi. Naprawdę nie uważam, żeby było konieczne. Warren, proszę cię. Dobrze. Aż Desmonda z tego wszystkiego przebudzili. Jest tu coś ciekawego? Co? To radzę skorzystać z lapka? Oni się tam kłócą! Dobra, gdzie my mamy iść? Co?
What? Co my mamy robić? Halo? Halo? O? No? Podoba mi się kwestionowanie mojego autorytetu w obecności więźnia. Jest na to pewne określenie. Nie subordynacja. A mnie nie podoba się to, że próbujesz go zabić, zanim skończymy naszą pracę. Jest na to pewne określenie. Głupota. Lucy, to nie zależy ode mnie. Nie ja ustaliłem terminy, ale wiem, że nie należy ich przekraczać. Chcesz skończyć jak Leila? Wiem, że po wypadku wszyscy są na skraju wytrzymałości. I dlatego nie możemy sobie pozwolić na tatkanie się z nim. Jeśli będziemy go za bardzo naciskać, to się wyłączy, a wtedy nie będziemy mieli nic. Teraz też nic nie mamy. Ale będziemy mieli. Musisz mieć tylko trochę wiary. Dobrze, ale chcę, żebyś wymyśliła coś, co zwiększy wydajność. Nie możemy przerywać za każdym razem, gdy się trochę zmęczy. Wystarczy, że musimy przekopać się przez te wszystkie bezużyteczne wspomnienia. Zrobię to w mojej mocy. To się narobiło. Zauważyliście w ogóle, że oni gadali to samo, co przedtem było słychać w tle? Jak chodziliśmy? W ogóle gdzie mamy teraz iść? Wracamy? Może trzeba wejść do animusa z powrotem? Nie no, serio, co to trzeba zrobić? Coś w tym pokoju jeszcze? Czemu nie można biegać? Jak to biegać? Może chcesz się położyć spać? Heniu. No, dawaj, no, kładź się, no. Czemu nie? Może chcesz się przebrać? O! Kurde, nawet nie mogę się przebrać. Kurde, nawet na to mu nie pozwalają. Co ta kamera? A tu jest co do roboty? Co? Może na sedesik? Tutaj nie mają okrągłego papieru toaletowego, tylko jakieś kanciaki. Co to ubi? Dobra, może teraz się położymy. Nie, no to co w takim razie mamy robić? Ja nie ogarniam. Jest tu coś jeszcze? Serio? A co kaman? Może rączki chcesz umyć? Albo się wytrzeć? Nie, no tu już nic więcej nie ma. Położyć się nie chce. No to chyba wracamy. Gorzej będzie, jak nadal nic nie będzie szło zrobić. I chyba na to wygląda właśnie. Czemu nie mogę wejść z powrotem do animusa? O, co się dzieje? Na dziś skończyliśmy, panie Miles. Sugeruję powrót do swojego pokoju i odpoczynek. No, dzięki. Idziemy. Co ta kamera w tych drzwiach, no? Niech to szlak zamknęli drzwi. Dobra, chodźcie i śpi. Co to było? Muszę przyznać, że pobudka z widokiem na pana może napędzić strachu, doktorze. Obserwuje mnie pan w czasie snu? Zawsze pana obserwujemy. Proszę wstać. Mamy dziś dużo pracy. Ciekawe, kogo dziś przyjdzie mi zabić. Proszę tak nie szarżować. Pańscy przodkowie myśleli prawie poprawnie, panie Miles. Jeśli śmierć paru ludzi, do tego złych ludzi, może ocalić życie tysięcy... Cóż, to niewielka ofiara. Co to znaczy prawie? Nie pociągnęli tego rozumowania dostatecznie daleko, używając nieco oklepanego porównania. Korupcja jest jak rak. Można wyciąć guzy, ale jeśli nie usunie się źródła choroby, jest to tylko kupienie odrobiny czasu. Nic się nie zmienia bez interwencji na dużą skalę. Chemioterapia dla mas. Edukacja, reedukacja dla ścisłości, ale to nie takie proste.
i nie zawsze się udaje. Co ten Desmond? Niech zgadnę. Wy macie coś lepszego. Co to niby jest? Chciałby pan, żebym się wygadał. No, dawaj. Może do Lucy zagadamy, co? Muszę iść do tego idioty? Siema, Heniu. Nie da się do niego zagadać. Dawaj, pogadamy, kawę wypijemy. Musisz usiąść w animusie. Spoko. Tylko z której strony mam wejść, co? O. Okej. Okay. Coś tam widyk jeszcze się... Przygotowanie jest podstawą sukcesu. Oczyść obszar z włóczni. Coś tam widyk się szamotał, ale... Żyję. Widziałem przecież, jak mnie zadźgałeś. Czułem uścisk śmierci. Widziałeś to, co chciałem, żebyś zobaczył. A potem spałeś snem umarłych. Wszystko po to, byś mógł zbudzić się do nowego życia. Po co? Altairze, pamiętasz, w imię czego walczę? O pokój we wszystkich sprawach. Tak, we wszystkich. Nie wystarczy skończyć z przemocą jednego człowieka wobec drugiego. Odnosi się to również do spokoju wewnętrznego. Nie można mieć jednego bez drugiego. Tak mówią. Tak, jest. Ale ty, synu, nie odnalazłeś jeszcze tego spokoju. To niestety widać. Jesteś arogancki i zbyt pewny siebie. A czy to nie ty mówiłeś, że nic nie jest prawdziwe i że wszystko jest dozwolone? Nie pojmujesz prawdziwego znaczenia tego stwierdzenia, moje dziecko. Nie po to jesteś wolny, byś mógł robić, co zechcesz. To wiedza ma prowadzić twoje zmysły. Wymaga mądrości, której tobie najwyraźniej brakuje. Co się ze mną stanie? Powinienem cię zabić za ból, który na nas sprowadziłeś. Malik sądzi, że tak byłoby sprawiedliwie. Twoje życie za życie jego brata. Byłaby to jednak strata mojego czasu i twoich talentów. Zważ, że pozbawiliśmy cię twojego dobytku. Rangi również. Jesteś nowicjuszem. Dzieckiem jeszcze tak jak w dniu, w którym trafiłeś do zakonu po raz pierwszy. Daję ci szansę na odkupienie. Zapracujesz na miejsce w bractwie. Już coś zaplanowałeś. Najpierw musisz mi udowodnić, że pamiętasz, co to znaczy być asasynem. Więc chcesz, żebym zabił? Nie. Przynajmniej na razie. Teraz musisz na nowo stać się uczniem. Nie ma takiej potrzeby. Inni wyręczali cię, wyszukując cele za ciebie. Od dziś sam będziesz się sobie znajdował. Jeśli taka twoja wola. Tak. Powiedz mi więc, co mam zrobić. Zostaliśmy zdradzeni. Ktoś pomagał Robertowi de Sable. Ktoś z naszych. Musisz go znaleźć, przyprowadzić tutaj i przesłuchać. Możesz powiedzieć mi coś więcej o zdrajcy? A, o to właśnie chodzi. Dałem ci wszystko, czego potrzebujesz. Reszta należy do ciebie. To się narobiło się. Mistrz taki chamski. Straciliśmy broń. Dałem miecza, ukrytego ostrza. Wszystko nam zabrali, no. No co za chamstwo? Protestuję! Protestuję! Co za chamstwo! Chamstwo! O kurde! Dobrze, że mu możliwości biegania nie zabrali. Przed tobą. Pokój z tobą, Altairze. Zejdź mi z drogi. Tak, Al-Mualim prosił, żebym ci pomagał. Żebym przypomniał ci, jak polujemy na nasze ofiary. Wiem, jak to się robi. Możliwe, ale nie mam zamiaru być nieposłuszny. Pośpiesz się. Assassin mają do swojej dyspozycji liczne narzędzia. Tak, tak.
Możemy podsłuchiwać, kraść, możemy zastraszać przemocą. Dobrze, pamiętasz. Więc mam pójść między ludzi i dowiedzieć się czegoś o zdrajcy? Tak, zacznij od wioskowego targu. To tam po raz pierwszy go zauważyliśmy. Wiesz, kto to jest? Być może. Więc powiedz mi, kto to i zakończmy sprawę. Nie tak to działa. Idź już. I pamiętaj, zacznij poszukiwania na targu. Na targ! Idziemy zakupy robić! Idziemy na zakupy. Może jakąś nową kieckę sobie kupimy. Strój, przepraszam. 120 kroków. Chyba. To się liczy jako krok? Chyba tak. Mamy ikonkę podsłuchiwania. Dlaczego on tak goni? Dlaczego tak gonię? Bo mi się spieszy! W obecnych czasach każdemu się spieszy. Wszędzie się spieszy. Kurde. Ludzie. Czy wy nie ogarniacie, jakie są dzisiejsze czasy? No przecież to jest oczywiste, że każdemu się spieszy, no. Daleko jeszcze. O! Co mogło go skłonić do biegania? Co mogło go skłonić do biegania? No kurde. Usiąść na ławce. Kaj jest ławka. Kaj jest ławka, tu. Siadaj. Wiem, co widziałeś. Masun otworzył bramę. Wpuścił templariuszy. Musisz powiedzieć Al-Mualimowi. Nie mogę. Masun nie działał sam. Ktoś wewnątrz fortecy mu pomagał. Skąd ten pomysł? Wymienia się listami z kimś ze środka. Wyplatacz koszy nosi je dla niego. To nie powód, żeby milczeć. Ha! Ale wyplatacz doręczył mu list tuż przed atakiem. Podejrzewam, że w liście był rozkaz otwarcia bramy. Porozmawiaj więc z wyplataczem. Może podać imię wspólnika Masuna. Zniknął! Boi się, że zostanie w to wciągnięty. Ha! Pewnie chowa się w którymś ze swoich koszy. Okej, okay, mamy jakieś informacje. Znajdź wyplatacza koszyków. To ciśniemy! Dlaczego on tak goni? Ciśniemy... Uważaj! Mogło mi się coś stać! No kurde! Dziwne. Jeszcze byś odszkodowanie ode mnie chciał! Co ty se myślisz? Ja pierniczę! Wszędzie tylko na hajs! Co on robi? Okej. Okay. Proszę, tylko jeden! Wszystko straciliśmy w czasie ataku i nie mamy gdzie trzymać naszego ziarna. Ja nie mogę teraz. Jestem zajęty. Chodzi o ten list? Jaki list? List, który dostałeś, kiedy tu weszłam? Złe wieści? Nie wiem, o czym mówisz. Słuchaj, zobaczę, co da się zrobić, ale proszę. Muszę teraz być sam. Przyjdź później. Jak chcesz. Rozpoczęcie naszenia wspomnień. W trybie ukrytym przytrzymaj shift, aby okraść kogoś idącego. Mamy! Znajdź Masuna pod uschłym cyprysem! What? Sorry, zapomniałem odblokować. Lepiej, żeby nie sprawiał kłopotów. Kto sprawia kłopoty? Żebyś ty czasami kłopotów nie sprawiał. Zobaczycie. Wkrótce wasze oczy otworzą się na prawdę. Co ty za głupoty, człowiek, opowiadasz? Co go napadło? Co go napadło? To ciebie co napadło? Okej, okay, mamy coś. Kiedy on przestanie się wygłupiać? Widzę, jak na mnie patrzycie. Co mówicie? Zdrajca? Nie jestem zdrajcą! To Al-Mualim nas zdradził! Zobaczycie! Wkrótce wasze oczy otworzą się na prawdę! Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy ludzie, jak Al-Mualim, chcą zniszczyć to marzenie! Widzę, jak na mnie patrzycie. Co mówicie? Zdrajca?
Nie jestem zdrajcą! Mu to? To Al-Mualim! Chyba nie tego przesłuchiwałem. Widzę, jak nam... Po co on to robi? Uważaj! To mogło go skłonić do biegania. Tu nikogo nie ma! Wytyfy! Może pod spodem, gdzieś. Dziwne. Po co to robi? Powie mi ktoś, po co on to robi? Co on to robi? Pff, kurde. Co jest grane? Zobaczycie. Wkrótce wasze oczy otworzą się naprawdę. Tu jest. Stoimy na progu między starym i nowym światem. Co jest pedale? Przestań nie śledzić. Nie chcę umierać. Nie wiem, mam go pobić czy co? Sorry? Co ja ci zrobiłam, nikczemniku? Ciekawe, czy nic nie jest. Gadaj. Pomocy! On mnie zabije! Nie wiem, chyba muszę go jeszcze pobić. Kurde. Widzę, jak na mnie patrzycie. Co mówicie? Pomocy! Zdrajca? On mnie zabije! Nie jestem zdrajcą! To Al-Mualim nas zdradził! Zobaczycie! Wkrótce wasze oczy otworzą się naprawdę! Stoimy na progu między starym i nowym światem. Lepszym miejscem, gdzie wszyscy będą równi. Ale tacy ludzie, jak Al-Mualim, chcą zniszczyć to marzenie. Dzisiejszy atak był tylko pierwszym z wielu. Jeśli nie ukorzycie się, przyjdą następne. Zejdźcie z drogi grzechu. Powstańcie przeciwko szaleńcowi z Masjafu. Przejrzyjcie jego kłamstwa. Okej. I bij go, dopóki nie zacznie mówić. Źle gościa zaznaczyłem i przez to cały problem wyszedł. Przepraszam za nieogar, ale w dwójce chyba już chyba czegoś takiego nie było już i nie ogarniam po prostu. Ustronne miejsce. Walić to! No, chodź na solo. Poddaję się! Poddaję! Oddajesz się, gadaj! Nie interesują mnie twoje gierki. Czemu nas zdradziłeś i komu służysz? Służyliśmy Templariuszom. Ty też powinieneś. Ich sprawa jest słuszna. My? Jamal. To on powiedział mi o ich planach. Poprosił, żebym otworzył bramę. Zdradziłeś nas. Ludzi, którzy nazywali cię bratem i chronili cię przed krzywdą. Robiłem to, w co wierzyłem. Ale jeśli musisz mnie za to zabić, niech tak będzie. Nie boję się śmierci. Nie ja decyduję o twoim losie. Osądzi cię Al-Mualim. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. To się narobiło. Jesteś oskarżony o zdradę naszego bractwa i otwarcie bramy naszym wrogom. Jak odpowiesz na te zarzuty? Żadnemu z nich nie zaprzeczę. Jestem dumny z tego, co zrobiłem. Żałuję tylko, że im się nie udało. Dałem ci szansę, żeby wyrazić skruchę, wyrzec się zła, które kryjesz w sercu. To nie zło, lecz prawda. Nie mam za co się kajać. A więc umrzesz. Zdychaj! Spisałeś się dobrze, Altairze, i zasłużyłeś, by ponownie nosić ostrze. To kurde. A co z tym, który mu pomógł? To się jeszcze okaże. Niektórzy czynią zło ze strachu lub ignorancji. Tych da się ocalić. Inni cierpią na skażenie woli, zatrucie umysłu. Tych należy niszczyć. Wkrótce dowiemy się, jakim człowiekiem jest Jamal. A więc przeszedłem twój test. Co teraz? Dziecko moje, dopiero zaczęliśmy. Mam tutaj listę. Zdobi ją 9 imion. 9 mężczyzn, którzy muszą zginąć. To roznosiciele zarazy, podżegacze wojenni. Ich władza i wpływy trawią ziemię świętą od środka i sprawiają, że krucjaty nie ustają. Znajdziesz ich i zabijesz. W ten sposób zasiejesz ziarno pokoju zarówno dla religii, jak i dla siebie. W ten sposób możesz zyskać odkupienie.
9 istnień w zamian za moje. Według mnie to wielce hojna propozycja. Masz jakieś pytania? Tylko jedno. Gdzie mam zacząć? Bardzo dobrze. Jedź do Damaszku. Znajdź na czarnym rynku kupca imieniem Tamir. Niech on będzie pierwszym, który zginie. Nie zapomnij odwiedzić biura, gdy już będziesz na miejscu. Wyślę ptaka z wiadomością do Rafika, żeby cię oczekiwał. Porozmawiaj z nim. Ma ci wiele do zaoferowania. Jeśli uważasz, że tak jest najlepiej. Tak uważam. Poza tym nie możesz rozpocząć misji bez jego zgody. Co to za bzdury? Nie potrzebuję jego pozwolenia. To strata czasu. To właśnie cena za twoje błędy. Jesteś odpowiedzialny nie tylko przede mną, ale przed całym bractwem. Niech i tak będzie. Weź swoje rzeczy i idź. Udowodnij, że jesteś jeszcze coś wart. Ostrze! Super. Miecz i dwa. Okej. Jedziemy do Damaszku, ale myślę, że też w następnym odcinku, bo ten już jest dosyć długi, więc wielkie dzięki za oglądanie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie na fejsie i gdziekolwiek. I co teraz? Altairze, zdaje się, że moi uczniowie nie do końca rozumieją, co to znaczy władać ostrzem. Może pokażesz im, co potrafisz? No szkurde się wpakował, chciałem się pożegnać. No nic, to jeszcze to ogarniemy. No. 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 No dawaj, tępi i oto. No. Czy on bije powietrze? No dobra, i co teraz? Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Dobra. Okazało się, że mogę to puścić, kurde. Wyjdź ze szkolenia. Tak. Musisz być bardzo zajęty. Rozumiem. Tak, jest. Po prostu trzymać ostrza. Jestem zajęty. Macie stać się z nim jednością. Okej, więc to by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie. Ja się z wami żegnam. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!